Przez tatą ucieka są w subskrypcji. Jeśli dzisiaj wbijmy 50 subskrypcji, to jutro powiem wam, jak dostać darmowe konto Steam, na którym będzie GTA 5. Dzięki ci bardzo. Więc wiesz co robić. Zostaw suba, będzie 50 subskrypcji, to robię od odcinek. Fajny. Ja dostać GTA 5 za darmo. Jojo, hej dziewczęcie, ja jestem Świadomski. Dzisiaj chciałbym wam pokazać wam najważniejsze rzeczy, na które musicie wiedzieć o DSJ-cie. Musicie zasubować ten kanał. Musicie zasubować ten kanał i kanał muzyczny. Kanał, ten kanał czyli to jest Świadomski, kanał muzyczny to jest Świadomski Music. Tam rzadko robią jakieś muzyczki, ale jak chcę muzyczki, no to oczywiście no, dam wam link oczywiście. Na 50 subów robię film, na którym pokażę wam, jak mieć na Steamie darmowe GTA 5. Więc jeśli chcesz, to dawaj te subskrypcje, bo na opcji nie ma. Więc wiesz co robić. Dobra. Krok pierwszy. Jeśli chodzi, co musicie uważać na tym, jak wam dałem wam ten klucz. Po pierwsze. Nie można skakać zawodnikami CPU na customowych skoczniach. Skoczniach. Dlaczego? Dlaczego nie można z zawodnikami CPU na customowych skoczniach? No bo niestety musisz mieć swój własny klucz i ten cel musi pokazać. Musisz inne skoku oddać sobie na customowe skocze na online. Wtedy jakby te dane ci się pobiorą, będziesz musiał postawić sobie na tych customowych skoczniach. No jak tylko sobie skocznie sobie zażyczysz. Drugi. Jeśli chcesz zagrać DSJ 4 online, to musisz kupić swój własny klucz. Tak, to jest prawda. Chcesz zagrać DSJ 4 online, musisz wykupić swojego klucza. Jeśli podasz klucz, który wam podałam w odcinku, no to wtedy wam się odbanuje, ale spokojnie. Potem odinstalujecie wszystkie pliki związane z DSJ 4. Jeszcze raz instalujecie, to jest link w opisie. No i wszystko instalujecie. No i ostatnie to jest to. Znaczy jeszcze. Dobra. Gorisek Bros. Usunęli slajd. Bugi. O to chodzi, że jeśli chciałeś sobie robić slide bugi, to niestety powróć na tą jeszcze wersję 1.8.0, no i właśnie będziesz mógł sobie słuchać sobie porobić te slide bugi, a jeśli pobierzesz 1.9.0, to wtedy bez slide bugów będziesz mógł grać. I co najważniejsze, czekajcie, przecinek. Jeśli kupiłeś własny klucz, to jeśli kupiłeś własny klucz do DSJ-a, to wtedy wchodzisz do DSI online i wtedy masz zamiast 10 sekund 5 sekund na odbicie się z belki. Mam nadzieję, że wam pomogło, wstać łapę w górę, subik, dzwonię, żeby być nam przed każdym filmikiem. Jeśli dzisiaj wbijemy 50 subskrypcji, to pokażę wam, jak zrobić, jak mieć darmowego GTA 5
Naprawdę to nie jest scam, czasem już są scamy, ale naprawdę będzie działał. To nie jest żaden craft na stówę. Więc wiecie co, subskrypcja. Ja Wam bardzo się dziękuję za ten odcinek. Łapa w górę, subik, dzwonki. My się widzimy na jutrzejszym odcinku, który Wam pokażę, Wam jak zrobić to GTA 5. Trzymajcie się, nara. Poszajcie. Chwilę. Czy to jest? To jest moja kamerka, więc fajnie. A zobaczymy się w następnym odcinku. Siema!